Zdradzisz przepis na sałatkę? Tak, zdradzę. Zdradź. Por. Ale... Ser. Proporcje. Jajka. Dwa pory. Możemy zdradzić? Dwa pory i ile jajek wchodzi? Cztery. Dwa pory i cztery jajka. Tak jest proporcja. Do tego możecie dać kukurydzę. Możecie dać groszek zielony. My nie dajemy groszku zielonego. Ser żółty. Kosteczkę albo na tarce zatrzeć, jak sobie kto tam lubi. Manufaktura sałatki porowej już ruszyła. Przygotowani, wyrobieni, zrobieni. Ja już w makijażu, w bluzeczce. Piotr też już w bluzeczce. Bluzeczce, no, w koszuli. I idziemy na Wigilię, idziemy na kolację, więc w związku z tym od razu chcieliśmy tutaj wam złożyć życzenia wesołych świąt, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, żebyście o siebie dbali, o swoich bliskich. Tego wam życzę, a my lecimy na dół i może coś wam jeszcze nagramy z tej Wigilii, jeżeli się uda. Okej. Okay. No. Ostatnie psik, 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 psik. No, Antoni będzie czytał. Nie. Antoni będzie czytał pismo. O proszę, paźle pasków jest tu. It's Christmas Eve, and I've still got nothing for you. I'm out on a last minute spree, to find that something that makes you see that I dam, da, dam. Czas na otwieranie ostatniego okienka w kalendarzach adwentowych. Proszę, no wszystko, bardzo. Wszystko dla mnie, tak? Z ostatniego? Nie. A ile jest ostatnich masz do otwarcia? Jeden. 24. Czwarty. Proszę otwierać, proszę tutaj, mąż się zobligował tutaj do otwierania, więc... Ale proszę. Zabieram, już mówiłem. Zacznę od herbaty. No proszę bardzo. No, w tej herbacie masz 24 i 25, bo to jest angielski kalendarz właśnie. Tu mi dziewczyny dowiodły. English tea, więc 24 i 25 możesz otworzyć. Sprawdzę, czy już nie zostawiłaś. Chamomile and lavender, czyli to jest rumianek. I 25 Ceylon Cinnamon. Ceylon Cinnamon. To jest koniec? Takie dosyć jasno mówiące nazwy. O, cinnamon to wiedzie. No rumianek niekoniecznie, ja nie jestem fanką. Nie jestem fanką. No wiedzie do kubka, nie? Tam, tara, tam, tara, tam. Największe okieno, co to? Powiem ci. Jezus, co to? Ogrywasz za rąk. Powiem ci. Powiem ci. Ogrywasz za rąk. Zgaduj. Ogrywasz do rąk? Właśnie, Antoni zdradził. Magic is in the air. Życzę wszystkiego najlepszego i nowego roku. Szczęśliwego. Życzenia z wieloma magicznymi momentami. Pozdrawiam Balea Team. Dziękuję. Okay. No tak naciskaj, dziękujemy Baleuku, a tutaj pewnie wsadzić albo na mikrofali, albo do zamrażarki. Jak chcesz na ciepło, to na ciepło. Tam jest 48-50 stopni. Dobrze, no. I teraz drugi największy. Nukse. Przecież wam nie powiem, co to jest. No pokażę. No przeczytaj, tam jest po francusku, cwaniaczku. A, po francusku, nie? No po francusku to ja tylko je ne sais polonie. Comme ça va. Je ne sais polonie. Nie wiem, co powiedziałem. Pokaż. O nie! Złoty olejek do ciała! Dawaj, 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 dawaj. Wymieszać. Czekałam na niego. Czekałam na niego. Hall Prodigie. Hall Prodigie, ten złoty, to taki bardziej będzie na lato fajny. Chociaż teraz na święta taki błysk. Na Sylwestra. No, na święta, na Sylwestra. Dziękuję bardzo. Fajnie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy wszystkim tutaj kalendarzom. Dziękujemy wszystkim, co tutaj oglądali kalendarze. Teraz mogą iść spokojnie do wyrzucenia. Trochę szkoda. Nie? Nie da się nic w nich ponownie zapakować niestety. Nie, ten się rozwalił, tamten w ogóle już doszczętnie. Także żegnamy się z otwieraniem kalendarzy.
No, do następnego roku, do następnego vlogmasa. Ej, ale właśnie... Mam jeszcze pytanie, mówię, że ci zginęło. Tak. Coś. Otwieraj to, rób rozwałkę. Rób totalną rozwałkę. Na rozwałkę to syn przyszedł. Jak trzeba było sprzątać, tego nie było. Rób totalną rozwałkę, bo coś mi wypadło z jednego okienka właśnie. Nie wiesz, czy ci wypadło. Wypadło, bo nie było. Więc w którym tu powinno być? Nie ciąg tak, nie ciąg, jest. Pokażę. No to było w tym okienku, kto pamięta, dajcie mi znać, z którego okienka to było. Było jedno takie okienko, które było puste. I to jest to, pokaż. Było otwarte, flegę, ale... kremę z witaminą E, to jest chyba krem do twarzy. No to tylko to jest. No to właśnie to. No to właśnie to. Totalna rozwałka kalendarza Bolea. Więc krem na dzień chyba zimowy, tak Piotrek? Powiedz, że przetłumacz tu proszę. Pewnie to. Bo tu mi dziewczyny tłumaczyły. Tłumaczyły mi w komentarzach, co jest co. Nie umiem na... Dziewczyny mi tłumaczyły, wiesz, ale... żebym czasem maski do stóp sobie nie położyła na twarz. No o to mi też chodzi, więc ja bym sobie mi nie... żebyś nie wierzyła za bardzo z tym niemieckim. No to, że to jest krem na dzień zimowy, tak? No, no to taki ostatni jeszcze bonus na dzisiaj. Love you. I've been out running all day. Halo, halo, witajcie w święta. Zimnica, jak nie wiem. Wczorajszy pierwszy dzień, zaraz po Wigilii, spędziliśmy w domu, spędziliśmy na chillowaniu, na leżeniu, na dojadaniu ryby, karpia, łososia, gotowaliśmy rosołek i chillowaliśmy cały dzień w łóżku, cały dzień przysiedliśmy w łóżku, oglądaliśmy Wiedźmina. Mój mąż jeszcze nie oglądał pierwszego sezonu, więc ja z nim oglądałam jeszcze pierwszy sezon. Oglądaliśmy świąteczne filmy. No a dzisiaj wybieramy się z odwiedzinami. Jedziemy do teściowej. Ja się tutaj odwaliłam, proszę bardzo. Mój płaszczyk w pepitkę. Pod spodem mam czerwoną sukieneczkę od Modasek Zivanych, moją najulubieńszą z ulubionych. Mrozik dzisiaj jest spory. Minus 11 stopni było rano, a ja się wybrałam w sukience, no ale cóż, fason trzeba w święta trzymać. Więc wybieramy się dzisiaj właśnie do teściowej na kawkę, na jakieś ciasto. Mamy nadzieję też na jakąś może sałatkę. Zobaczymy. Zobaczymy. Zabieram was ze sobą dzisiaj, no cóż, dzisiaj dzień wyjazdowy, dzisiaj coś się dzieje, nie leżymy jak wieloryby na łóżku, chociaż taki dzień też jest potrzebny, taki dzień też jest potrzebny, odpoczęliśmy, tak no, można powiedzieć, porządnie, no. Dzisiaj też udało mi się w końcu otworzyć kalendarze adwentowe. Otworzyłam kalendarze adwentowe z dnia 24. To będziecie mogli zobaczyć, co się w nich kryło. Czy jestem z nich zadowolona? Jestem zadowolona najbardziej z kalendarza Nux, później Bala, a później herbaty. Herbaty, tak jak wspominałam, będę następnym razem czaiła na jakieś herbaty, które lubię, czyli bardziej malinowe, bardziej owoce leśne, bardziej czarne z cytryną albo jakieś Earl Grey. To zobaczymy. Może jakby mi się udało dorwać kalendarz adwentowy Twinings. O, to byłoby genialnie, przegenialnie. Dobra, już nie gadam. Nie gadam, lecę, bo na mnie czekają. Nothing catches my eye. What do you get for someone who has it all? I've been to Święta, święta i po świętach. Dzisiaj wszyscy już wrócili do pracy w tym roku, naprawdę. Te święta wypadły w takich dniach, że za dużo tego wolnego nie było. No tak naprawdę to wolne było tak jak normalnie. Każdy ma weekend wolny, więc no ten piątek, sobota, niedziela. Już rozkminialiśmy przy stoliku, kiedy najlepiej byłoby, żeby ta Wigilia wypadła. Najlepszym dniem byłaby środa. Wtedy w środę Wigilia, czwartek, piątek, pierwszy, drugi dzień i jeszcze przed nami weekend, więc można byłoby sobie coś zaplanować, można byłoby zaplanować właśnie jakiś wyjazd. Więc już po świętach dojadamy te resztki. Jak zwykle było rzeczy za dużo, aczkolwiek
u nas wydaje się, że było jakby w sam raz. My też nie cudowaliśmy, nie wydziwialiśmy, zresztą wam o tym opowiadałam, że nie lubię czegoś takiego, nie lubię nadmiaru, nie lubię wyrzucania tego jedzenia, więc no, wydaje mi się, że jest okej. A ja sobie idę do mamuni zaraz na kawkę, wybijemy sobie kawkę, pogadamy sobie właśnie jak to było w święta, ona też była urodziny na wyjeździe, też byłam właśnie u teściowej, tyle co mi się udało nagrać, to mi się udało nagrać, ja też nie jestem typem osoby, która wyciąga aparat, wyciąga telefon i ciągle gania wokół stołu, robi zdjęcia i nagrywa, więc jeżeli jestem u takich osób, jeżeli jestem u rodziny, która nie lubi być nagrywana, która nie jest nagrywana jakby na co dzień, nie robię tego, ja w ogóle przez święta miałam taki trochę detoks internetowy, nigdzie nic nie dodawałam, nawet żadnych życzeń, nawet żadnego zdjęcia wspólnego, coś tam na stories. Nasze doroczne wspólne zdjęcie, które zawsze robimy z kuzynostą na Wigilii, dodałam, więc robiliśmy w 2015, 17, 19, teraz 2027, bo u nas Wigilia jest co 2 lata i co 2 lata robimy sobie u nas właśnie to zdjęcie, więc tylko to zdjęcie dodałam i na tym jakby koniec, więc lecę na kawkę, tak żeby się jeszcze obudzić. I będę działać, będę dla was składać tego ostatniego vlogmasa, który jest składany normalnie z kilku dni.